Musicie to zobaczyć. Przygotujcie się na coś niesamowitego. Straszliwego. Uwaga! A nie, chwila. To mój tyranozaur Ralf. Przerażający, co? Wow, to niesamowity dinozaur, naprawdę. Pobawimy się nim? Byłoby super, kolego, ale teraz musimy coś naprawić. Mogę z wami? Mogę? 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 Proszę! A wiesz, może i mógłbyś pomóc. Tak, mogę wcisnąć jakiś guzik, jestem w tym dobry. Ty się pobawisz z Bajtkiem, a my będziemy pracować. Tak, możesz z nim poćwiczyć aportowanie. Tak jest, szefie. Chodźmy. Dobrze, Bajtek. Zaraz poszukamy w naszej graciarni czegoś, co mały robopsiaczek mógłby aportować. Nie masz pojęcia, jak daleko potrafię rzucać. Co? Czyżbyś mi nie wierzył? To łatwizna. Wiem, co trzeba zrobić. Zamachnąć się, wybrać sobie cel i rzucić. Widzisz? A nie wierzyłeś, że to takie łatwe. Co ja zrobiłem? Już do ciebie pędzę, Ralf! Ralf, gdzie jesteś? Odezwij się! Jest na górze? Trzymaj się, Ralf! Uratuję cię! Mam cię! Już dobrze! Przepraszam, że cię tutaj wrzuciłem. Wybaczysz mi? Dzięki, Ralf. Jesteśmy wyżej niż myślałem. No tak, nie jest dobrze. Leoś, skacz na zjeżdżalnię. Wylądujesz na trampolinie. Zjeżdżalnia? Trampolina? Jasne, czemu nie? To mój sen. Skacz, Leoś, będzie dobrze, jestem tu. Dobra. Rafciu, mamy go! Świetnie, robo Rafciu. Ciągnij! Juhu! Najlepszy sen w życiu. Leoś, to nie był sen. To się działo naprawdę. Poważnie? To super! Udało się! Juhu! Udało się! Teraz, Rafcia, lokujmy plac zabaw tak, jak trzeba. Ale tym razem będę tu, żeby ci pomóc. Tak, jak powinienem być i tam. Nie ma jak, Rafcio. Lokacja. Przed wami robotyczny plac zabaw 6000. Z nową mega zjeżdżalnią i kosmicznymi huśtawkami. Zapraszamy wszystkich! Podoba im się. Ten Rafcie lokowany plac zabaw to jest hit! Znaczy Rafcie lokowany i robo Rafcie lokowany plac zabaw. Świetna robota, robo Rafciu. Przybij piątkę! Tak, jest! Rafcio i kocie harce. Świetna akcja, Robciu! Nastawię moją kicio-katapultę 3000 na maksymalną moc. Zobaczymy, czy dasz radę. Dobra robota, Robciu. Nic z tego nie będzie. Kicio katapulta się nie bawi. Nie jest żywym kotem.
Hej, może zrobimy dla Robozaura robokolegę? Świetny pomysł! Robozaurze, chcesz mieć kolegę? Pomyślane i wykonane! Czy już możemy startować? Za chwilę, Leosiu. Jak tylko nadmuchamy wszystkie baloniki. O, brakuje nam helu. Nie ma sprawy. Przyniosę zapasową butlę ze śrubkobazy. Pomogę ci. A ja popilnuję balonu, jak was nie będzie. Dobra, Leo. Tylko pamiętaj, nie zbliżaj się do balonu. Nie chcemy, żebyś miał kłopoty. Co? Kiedy to ja niby miałem ostatnio kłopoty? No tak. Dobra, będę grzeczny. Możesz się pobawić z Robozaurem. Testuję nowe rolki, które mu zrobiłem. Nowe rolki? Są całkiem objazdowe! Moglibyśmy w coś zagrać, ale nie mam piłki. Świetnie! Uważaj, kolego! Aport! Odlatowy rzut! Takie. Dziękuję! Umiem rzucać jeszcze dalej. Pięknie, Robciu! Teraz podaj do mnie! Spokojnie, wezmę ją. Jeszcze trochę... Mam ją! Hej, dlaczego się zmniejszacie? Ta butla nam wystarczy. Chłopaki, gdzie Leoś? Tutaj! Leoś! No ja! Ratunku! Spokojnie, ściągniemy cię! Szybko! Dobra, balon jest blisko, tuż przed nami. Spokojnie, spokojnie. O nie! To beznadziejne. Musimy trzymać się drogi, a balon nie musi. Powtórzmy tę akcję. Jak chcesz. Gdyby ci się udało ściągnąć mnie na dół, byłoby odlotowo! Nie martw się, młody! Ściągniemy cię! Co? Remont drogi? O nie! Ta droga jest najeżona przeszkodami, a z drugiej strony sądzę, że gorzej już być nie może. Tu w górze okropnie wieje! A widzisz? Może być gorzej. Najpierw pojadę na czerwonym. Nie, na zielonym. Na żółtym. Chcę się przejechać na każdym. Juhu! Ja też chcę jechać. Ja też! Ja też! Jedziemy! Wszystkiego dobrego, Leosiu. Juhu! Leosiowi nasz prezent chyba się spodobał. Coś ty, nie zauważyłam. Jechałam na diabelskim
ogródku było super i wszędzie było super! Cieszymy się z tobą. Ale twoje urodziny jeszcze się nie skończyły. Pomyśl życzenie. O czym myślałeś? O tym, żeby jutro znowu były moje urodziny. Tak będzie, bo Leoland będzie otwarty codziennie. Przez cały rok. Dzięki, kochani. To były najbardziej odjazdowe urodziny w całej historii świata. Rafcio i odkurzolot. Dobra, twoja lotnia jest już gotowa, Lewarku. Czy jesteś gotowy do lotu? O, tak! Tak, jesteś gotów. Wystarczy tylko przyczepić ci skrzydła. Czekaj, wezmę mój ma... Ha? Czy ktoś z was widział mój mały śrubokręt? Wow, super skrzydła! O, Leoś, szukamy małego śrubokręta Rafcia. Widziałeś go? Oczywiście, że widziałem. Pożyczyłem go do mojego warsztatu. Twojego warsztatu? Pożyczyłeś mój śrubokręt bez pytania? O, tak. Przepraszam, Rafciu. Chodźmy teraz szybko po twój śrubokręt. Zaraz spytam, czy mi go pożyczysz. Dobra. To moja część gratowiska. Jego część gratowiska? Tada! Witajcie w Leośrubkobazie. Wow, nawet jak na gratowisko, straszny tu bałagan. Tak, ja wolę mój porządek, bo przynajmniej wiem, gdzie co jest. No, jeśli ty masz porządek, to ja postaram się też wszystko poukładać. To czy wiesz, gdzie może być mój mały śrubokręt? No pewnie. Ostatnio widziałem go gdzieś w tej okolicy. Nie mogę go znaleźć. Więc zgubiłeś go? Tak. Przepraszam, Rafciu. To był mój ulubiony śrubokręt. Musimy go znaleźć. A może weźmiemy wielki odkurzacz, który wciągnie te wszystkie stare rupiecie z podwórka? Założę się, że wtedy znajdziemy twój mały śrubokręt. A wiesz, to całkiem niezły pomysł. Ha! Za chwilę nam ucieknie! A to niezły numer. Przyrząd, ściągnąłbym go w 2 sekundy. Wiem, co zrobimy. Wezwiemy na pomoc robozuchy. Widzę, że weszliśmy za daleko w las, żeby ich wezwać. To znaczy, że mój Ralf zostanie na tym drzewie już na zawsze? I że zaszliśmy tak daleko, że nikt już nigdy, przenigdy nas nie znajdzie? I to wszystko przeze mnie? Leosiu, nie wszystko naraz. Najpierw ściągniemy twojego Ralfa z drzewa. Przecież nie masz swojego multiprzyrządu. W tej sytuacji musimy użyć tego, co mamy. Dobra, drużyno, opróżnijmy kieszenie. Świetnie. Teraz poszukajmy czegoś w kształcie litery Y. Na przykład tego? Brawo, Leosiu. Niestety, nadal nie znamy drogi, prawda? Tak, dokładnie. Chyba chodzimy w kółko. Domyślasz się, gdzie jesteśmy? Nie, moje gogle też nam nie pomogą. Szkoda, że nie mam multiprzyrządu. No, Ralf, wygląda na to, że będziemy się żywili patykami i korą z drzew. Nie poddawaj się. Przeprogramuję mój tablet, wzmocnię sygnał i wezwę zuchy. Uwaga, rzucam! Nic
tego. Nie wezwiemy pomocy i nie znajdziemy naszych pojazdów. A więc musimy zbudować nowe pojazdy. Ale Rafciu, tak bez narzędzi? Dam radę, spokojnie. I co wy na to? Wiecie, jak mamy coś robić, to pośpieszmy się. Już za chwilę się ściemni, a my nie mamy latarek, ani namiotów, ani kiełbasek, ani niczego. Gdyby śmigło tu był, wzleciałby w górę, ustaliłby nasze dokładne położenie i drogę wyjścia. Na nieszczęście śmigło został w bazie z pozostałymi zuchami i pewnie się od nas martwi. Chwila. Co mówiłaś o śmigle? Że sprawdziłby, gdzie jesteśmy i jak mamy stąd wyjść. Tak jest! Pofrunąłby! Powiedz, jak mamy obejrzeć okolice z góry bez śmigła? Już! Śmigło to mały helikopter, tak? Tak. I to jest to, co musimy zbudować. Przecież helikopter musi mieć silnik. Nie widzę tutaj nic, co przypomina silnik. Chyba mam inny pomysł na to, żeby helikopter latał. Dobra, pomyślane i wykonane! Weźmiemy wielką kłodę jako korpus. I żeby mogła latać, dołożymy gałązki, aby zrobić śmigło. Na koniec dodamy taką procę, jaką zbudowaliśmy wcześniej, tylko większą. Połączymy to razem i ruszamy do akcji! Modyfikacja, stabilizacja, rafciolokacja. Oto przed wami fotokopter 6000. Za chwilę pokaże nam drogę wyjścia z lasu. I poradziłeś sobie bez narzędzi. Za to z pomocą najlepszych przyjaciół. Teraz potrzebujemy ochotnika do lotu. O, to mnie. Ja to zrobię. W końcu to przeze mnie zgubiliśmy się w tym lesie. Chyba nie sprzątniemy tego do wieczora. Coś mi przyszło do głowy. Szybko, wskakujcie do kopiomatu. Czy to nie nasz... O, Rety! Leoś, nie! Co tam jest? Rozwiązanie naszych kłopotów. No właśnie, sprzątną cały teren błyskawicznie. No, to mamy mały kłopot. Spokojnie, cofniemy kopiowanie, tak jak było z autem. Racja, zawołam je tutaj. Słuchają! Patrzcie! O nie! Musimy je złapać! Cała naprzód! Pochowały. Przecież muszą tu gdzieś być. O, nie potrzeba mi tyle światła, dziękuję. Co? Hej! Wow, gigantyczna dostawa waflowych rożków. Haha, super! Ej, nie! Nie zgniatajcie pudeł! W środku są waflowe rożki. Ej, momencik. To jeden druzgot? A to drugi? I jeszcze trzeci? Och, chyba muszę odpocząć.
O, świetnie. To był tylko sen. Te kopie zrobią bałagan w całym mieście. Koszmarny bałagan! One nie działają tak jak oryginały. Przecież robozuchy zawsze nam pomagają. Hej! Chyba wolę, żeby mi nie pomagały. Chociaż nie! To całkiem zabawne! Musimy coś wymyślić, żeby wyłapać te kopie. Złapiemy wszystkie kopie, nie ruszając palcem. Z naszą odlotową aeropułapką 5000. Wystarczy tylko czekać. I to niedługo. Spójrz! Jeszcze chwileczkę. Już! Wiedziałem, że nasz nowy wynalazek to pułapka bez wyjścia. Jesteś tego pewien? Co? Uciekają! Ale jak? Przez studzienkę. Nigdy nie złapiemy tych metalowych łobuziaków. Rafciu, tu wystarczy magiczne słowo. Abrakadabra? Nie. Metal i rozwiązanie gotowe. Magnesodźwig! Rewelacyjny pomysł! Wyłapiemy nim wszystkie skopiowane robozuchy! Szybciej niż myślisz! Spójrz! 3 lewarki w polu widzenia! Podjeżdżamy, namierzamy i przyciągamy! Co jest? Co to? Już ich mamy! Uwaga, zakręt! No, mogło wyjść lepiej. Cześć! Leoś, wróciłeś i przyprowadziłeś kopię zuchów. Tak, sam się dziwię. Lecą za mną, odkąd wsiadłem do trójkołowca i włączyłem te śmieszne puconutki. Ej, chwileczkę. Nasze pomysły były całkiem bez sensu. Zamiast skupiać się na łapaniu kopii zuchów, trzeba je zmusić, żeby nas goniły. Zbudujemy super pojazd?